kandydaci. To już niemalże tradycja, że 5 maja rozpoczynamy elektroniczną rejestrację na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mamy nadzieję, że w tym roku zechcecie dołączyć do grona naszych studentów. Możecie wybierać z ponad 100 kierunków i specjalności. Z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, przyrodniczych, filozofii, teologii czy prawa. Możecie również od tego roku wybrać nowe kierunki medyczne. Do tej pory było to pielęgniarstwo i położnictwo, a w tym roku dołącza do tego grona kierunek lekarski. Możecie także wybrać nowość, którą jest kierunek coaching i doradztwo kariery. To są studia pierwszego stopnia. Z zakresu drugiego stopnia przygotowaliśmy dwie nowości. Jeden kierunek w języku angielskim, to są stosunki międzynarodowe. Drugi hispanistyka, dla tych, którzy zechcą się kształcić na drugim stopniu w tym zakresie. Zachęcamy Was do odwiedzenia strony internetowej kandydat.kul.pl, na której znajdziecie szczegółowe opisy każdego kierunku. Przygotowaliśmy tam dla Was także informacje o tym, jak dokonać rejestracji krok po kroku, czy też dokładny terminarz rekrutacji. Oprócz tego zachęcamy Was do tego, żebyście zapoznali się z tym, o co bardzo często nas pytacie, czyli ze sposobami przeliczania wyników z matur. Zapraszamy Was do wyboru. Możecie kształcić się u nas zarówno na kierunkach w języku polskim i angielskim. Możecie wybierać także formę studiów wśród hybrydowej, zaocznej czy stacjonarnej. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie kandydat.kul.pl, a wybór należy do Was. Rejestracja na studia potrwa do 12 lipca, natomiast wyniki zobaczycie w Waszym systemie rekrut 18 lipca o godzinie 9. Tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia, a wszystkim kandydatom dostania się na wymarzone studia. Do zobaczenia na KUL-u.